wędkarze, witam was w kolejnej relacji z nadmaje pstrągowej rzeczki. Tym razem weekend i dwa dni łowienia. Pierwszy dzień za mną, wczoraj nie było ani słońca, ani śniegu. Dzisiaj mamy słońce, mamy też śnieg i przy tym słońcu siarczysty mróz. Każdy, kto w zimę łowił pstrągi, wie, że nie jest to prosta sprawa, nie jest to łatwy orzech do zgryzienia. Ryby pochowane są w dołkach. Dodatkowo mróz powoduje, że no, po prostu po jakimś czasie wędkarzowi oddechciewa się, traci ochotę na to, żeby łowić dalej i obławiać następny dołek. Za mną wczoraj było podobnie, tym bardziej, że z samochodu nie wziąłem rękawiczek. No, było trochę cieplej niż dzisiaj. W rękawiczkach pewnie łowiłoby się komfortowo, ale bez rękawiczek też jako tako dawało radę. Ale brak brań, kolejne godziny marszu powodowały, że tych chęci było coraz mniej. W zasadzie już miałem wracać do samochodu i stosowałem technikę trzech ostatnich rzutów. Wiecie, jak z tą techniką bywa. Tych trzech ostatnich rzutów to było już, myślę, jakaś taka dobra dziesiąta seria. Aż w końcu w jakimś 30 ostatnim rzucie mam branie. No i to, co się wydarzyło, w zasadzie zbonusowało cały ten wczorajszy chłodny dzień. No, zrobiło mi się ciepło, zostałem jeszcze trochę nad wodą, ale bez spoilerowania, to za chwilę zobaczycie na filmie. No pewnie gdyby nie to, co wydarzyło się wczoraj, dzisiaj nad wodą, by mnie nie było, ale wiecie, jak to działa. Mamy w sobie taki w środku wędkarski magnes, że jak coś się dzieje, to następnego dnia meldujemy się posłusznie nad wodą i chcemy skorzystać z dobrodziejstwa natury. Także jestem. Dzisiaj wita mnie piękna pogoda, piękne słońce. Jakieś minus 10 stopni Celsjusza. Nie będzie na pewno łatwo, ale parę godzin nad wodą powinienem wytrzymać. Także zaczynamy od tego, co wydarzyło się wczoraj, z nadzieją, że dziś gorzej nie będzie. To jest wielki pstrąg. O matko bosko. Wyszedł mi tu chyba. Nie, wyszedł z tej. Wyszedł. Ależ to jest piękny. Przepiękna ryba. Przepiękna ryba. Oj. Niesamowite. To są emocje. Piękna rybunia. Zobaczcie jeszcze raz. Do obiektywu. W świetnej kondycji. Niby zima, niby mróz. No a ten jednak już całkiem najedzony, bo kawał. Kawałek brzuszka się zarysował. Poszedł. Świetna kondycja chyba. Pstrąg wypuszczony. Morda się cieszy. Już nawet zastanawiałem się, czy powoli nie wycofywać się do samochodu, bo nie wziąłem rękawiczek. Jak zaczynałem łowić, było około 0 stopni. Teraz już myślałem o jakieś minus 3, minus 4. To chyba też nawet słychać po głosie, że się trochę częsę. Trochę pewnie z emocji, trochę pewnie z mrozu. No miałem wracać, nie wróciłem. Mówię, jeszcze tutaj do zakrętu, jeszcze parę rzutów. No i sami widzieliście, co się stało. Ryba stała dokładnie w tym miejscu i tutaj znów można byłoby się doktoryzować, bo to raczej nie takie książkowe miejsce na zimową porę łowienia pstrągów. Widzicie tutaj takie załamanie nurtu pod jedną burtą. Załamanie nurtu pod drugą burtą, to wszystko tutaj tworzy taki wlew i ten pstrąg stał w zasadzie u progu tego wlewu. Także jest teoria, która mówi o tym, że
Armstrong mógł się ustawić na skraju tego szybszego nurtu i czekać na to, co ten nurt niesie i te kąski z tej szybszej wody wyłapywać. No a druga teoria według mnie może być taka, że nie ma tutaj żadnej teorii, tylko po prostu ryba jest rybą, ma swój rozum i z jakiegoś powodu właśnie stanęła tutaj, zażerowała, no i mnie mocno uszczęśliwiła. No i co, niech ktoś teraz po takim holu powie, że zimowe pstrągi nie mają pary. Kapitalny hol. Najpierw myślałem, że właduje, byłem pewny, że właduje mi się w tu drzewa. Szedł tam z takim impetem, że nawet szczerze powiedziawszy oceniałem go na trochę więcej niż te 52-53 cm. Na szczęście miałem trochę mocniej skręcony hamulec, więc kij pięknie zamortyzował. No i nie dał rady się mi tam władować. Potem miałem problemy, żeby go w tym szybszym nurcie podciągnąć pod nogi. No kawał ryby, kawał siły, dużo energii. No ale o to chodzi. Skoro oglądacie ten film, to zapewne sami łowicie pstrągi, więc dobrze wiecie, ile czasami w zimie trzeba się nachodzić za jednym braniem. Ale gdy to jedno branie już nadejdzie, to spłaca wszystkie minuty, godziny, dni bez puknięcia. A jeszcze jeżeli siada taka ryba, to nie tylko spłaca, ale i ładuje baterię na najbliższych parę takich trudniejszych wyjazdów. Z tymi pstrągami to jest tak, że oczywiście każdy cieszy, ale między 40 a 50 cm jest taka magiczna granica, że taki pstrąg na 48-49 cm, choć gruby, to pewnie część wędkarzy, w tym mnie, będzie mniej cieszył niż taki, który będzie miał 50,5 albo 51. Także tutaj niby to wszystko dla przyjemności, niby to wszystko dla zabawy, a te centymetry trochę się liczą. Ja mam tą granicę ustawioną właśnie na pół metra, powyżej pół metra to jest pstrąg, który powoduje, że jestem pstrągowo spełniony. Powyżej 40 cm to ładna ryba, powyżej 45 to bardzo ładna ryba, ale 50 cm to jest ta granica, która postawia na twarzy banana. No i mówiłem, że było mi cholernie zimno, no to już mi jest cholernie ciepło. I teraz to nawet trochę szkoda, że robi się wieczór, bo jeszcze bym trochę połowił, a tak myślę, że zostało pół godzinki i będzie ciemno. Drugi weekend lutego zgotował nam prawdziwy pogodowy rollercoaster. Nikt chyba nie spodziewał się, że pośniegowa woda w ostatnich roztopach nie zdąży jeszcze opaść, a już spadnie nowy śnieg. Roztopy to jednak coś, co tygryski bardzo lubią. Wyższa trącona woda zwiększa nasze szanse. To przekonanie dawało mi siłę w walce z ciągle marznącą żyłką i wiatrem, który wdzierał się pod kilka warstw odzieży. Wiatr to nie tylko zimno, silne porywy znacząco utrudniają łowienie. Moja przynęta po prostu raz na kilkanaście rzutów trafiała tam, gdzie naprawdę chciałem. Takie warunki to prawdziwy wędkarski poligon. Żadne warunki nie są jednak w stanie zatrzymać wędkarza, który czuje, że ciągle coś wisi w powietrzu. Nie wiem, czy słyszycie, jak pod moimi butami skrzypi śnieg. To myślę najlepszy obraz tego, jak jest zimno. Mimo tego, że
ten puch spadł kilkanaście godzin temu, to już jest tak wywiany i tak zmarznięty, że dziś pstrągi nie tylko będą widzieć, ale też wszystko będą słyszeć. Słońce, słońce i po słońcu do tego zaczyna sypać, bo wieje to już od samego rana dość ostro. Ja nigdy nie byłem mistrzem celnego rzucania, ale ten wiatr dzisiaj to już nawet nie tyle irytujący, że zimno, tylko no nie idzie trafić. Jest, jest. Ładna rybka. No taki czterdziestaczek, ależ delikatnie zapięty. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. Postaramy się odczepić w wodzie tutaj, bo jest dosyć mroźno, także nie chciałbym jej za długo tutaj eksponować na tym mrozie. Płyń, kolego. Ładny czterdziestaczek, dosyć poharatany. Ciekawe, czy to wydry, czy kormorany. Płyń, płyń. A po drugiej stronie rzeki owczarek niemiecki, co prawda bardzo piękny, ale na pstrągach to on chyba nigdy nie był, bo nie wie, że to się trzeba cicho zachowywać. Ale nie tylko on nie pomaga, dzisiaj jest naprawdę cholernie zimno, nie wiem ile nad tą wodą wytrzymam, jestem ciepło ubrany, ale to nie tylko mróz tutaj robi krecią robotę, bo żyłka marznie, także w zasadzie co rzut trzeba coś z nią robić, odmrażać, chuchać, dmuchać. GoPro pewnie tam wycisza szumy, bo taką mamy teraz technologię kosmiczną, ale myślę, że ten wiatr i tak słyszycie. No nieźle daje, nieźle. Gdyby to była trociowa rzeka, to bym duże wahadło zakładał, po srebro trzeba wyłowić. Jest tutaj taki fajny wlewik, tylko że nad wlewikiem rosną gałęzie i nie mogę tam trafić. A chyba się udało. Te trzy ostatnie rzuty to już serio ostatnie. Wracam do samochodu. Dwa dni, dwa wypady, dwie ryby. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i do następnego. Trzymajcie się, cześć!